Gdzie staramy się wszystko, zmieniamy kierunek biegu, tak, nie cały czas długo, tylko zmienić, raz się środek cały czas wytyczamy mocno bokę, całą stopę, wyraźnie bokiem. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Kunik. Chciałem serdecznie podziękować, że możemy współpracować. Również chciałbym raz podziękuję. Chciałem powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby wspólnie z Grupą Jarotą pokazać, jak mogą trenować polskie dzieci. Program Polish Sokerski, który od 6 lat realizujemy w całym kraju. W tym momencie osiągnął taki poziom, że jesteśmy chyba najwięksi w Europie. Ponad 3000 dzieci przyjechało do centralnego ośrodka sportu w Spale, w Wałbrzychu i do Szczyrku na obozy. Mamy nadzieję, że to, dlaczego przyjeżdżają tutaj trenerzy z Hiszpanii, zresztą dzisiaj również przywieźliśmy trenera z Hiszpanii. Dlaczego przyjeżdżają tutaj trenerzy z Premiera Division, dlaczego przyjeżdżają tutaj trenerzy z całej Europy. Pokażemy w klubie i pokażemy taką jakość treningu, która będzie dla Państwa satysfakcjonująca. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam. Tak wygląda piłkarska Polska. Fantastyczne przedsięwzięcie. Wszystkim nam się marzy silna Jarota. Silna Jarota nigdy nie będzie funkcjonowała, kiedy nasze nasi młodzi chłopacy nie będą mieli pełni warunków do treningu. Pojawia się dzisiaj szansa. Myślę, że wszyscy będziemy wspomagać i trzymać kciuki za to, żeby z tych najmniejszych za chwilę, za parę lat powstała nowa drużyna, nowa silna Jarota, która będzie wchodziła co rok klasę wyżej, aby tych klas starczyło. Ale wtedy powstanie pewien problem, żeby na Ligę Mistrzów wybudować nowy stadion. Ale to wszystko przed nami. Słuchajcie, poważnie. To właśnie fajna inicjatywa, należy ją wspierać, bo to jest przyszłość. Jeżeli uda nam się wyszkolić młodych, zdolnych zawodników, którzy będą później w klasach seniorskich reprezentować klub. Czyli co? Trzymamy kciuki, wszystkiego najlepszego i kapitalizacji. Ja również mam nadzieję, że efekty tej pracy z Polish Sokerskim przyniosą wkrótce efekty. Życzę sobie oraz kibicom, żeby w końcu panek Jaroty zagrał w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Ekstraklasie. No na razie najwyżej to jest pierwsza liga, ale w przyszłości za parę lat ci chłopacy zagrają jeszcze wyżej, a może zagrają Jarota awansuje do Ekstraklasy.